gdy poprzez próby i ćwiczenia związane z własną świadomością i relaksacją w końcu uda Ci się osiągnąć OBE, opuścisz swoje fizyczne ciało, postaraj się zachować spokój. Być może fale ekscytacji lub strachu cofną Cię od razu z powrotem. I okej, niech tak będzie, w końcu wyszedłeś, więc odniosłeś sukces. Zrobiłeś ten pierwszy duży krok. Więc wrócisz i spróbujesz ponownie, od razu lub za jakiś czas, gdy tylko będzie to możliwe. Gdybyś jednak pozostał w drugim ciele dłużej, to uspokój się, pogłęb fazę oddechem. Zdolność widzenia pojawia się automatycznie, więc obserwuj. Widzisz wszystko. Potrafisz korzystać z tego zmysłu inaczej niż w fizycznym świecie. Poćwicz skupienie się na przedmiotach, na otoczeniu. Znajdź swoje ciało fizyczne. Przyjrzyj mu się. Spokojnie. Opanuj emocje, bo wrócisz. Teraz ruch. Ruch to myśl. Jeżeli będziesz dostatecznie skupiony, to poruszysz się w górę. Polecisz. Możesz też iść. Chodzić. To znasz z świata, w którym żyjesz na co dzień. Ale by polecieć, musisz nauczyć się kontroli myśli. Każda myśl o miejscu, o sobie, rzeczy może całkowicie pogrążyć zaplanowane działanie i przenieść cię do obszaru drugiego. Więc kontroluj siebie, swój umysł. Myśl to kierunek, to cel, to emocja. Myśl może zniweczyć plan. Rozejrzyj się po zastanym miejscu. Jeżeli są drzwi lub okno, wyjrzyj za nie. Czujesz się na siłach? Nie boisz się? To wyjdź za te drzwi lub wyjdź za okno. Wyskocz z okna. Nikt i nic nie zrobi ci krzywdy. Tu nie ma fizycznego cierpienia. Jeżeli skoczysz i nie uniesiesz się za pomocą skomasowanej, skupionej na tym myśli, to upadniesz. Nic złego się nie stanie. Odbijesz się jak piłka. Tak, jak piłka. To ciekawe uczucie. Wiele razy tak robiłem. Toczyłem się i odbijałem jak piłka. Niezależnie od wysokości. Z czasem sprawiało mi to niezłą frajdę. Dotknij przedmiotów. Oceń, czy są twarde, czy przenikasz przez nie, czy nie. To tylko przyzwyczajenia. To tylko przekonania pochodzące z jednej prawdy, jaką znasz. Z fizycznej materii. Tu jest inaczej. Tu może być inaczej. Im bardziej pozbawiasz się tych przyzwyczajeń, tym bardziej uczysz się, że fizyka tu jest zupełnie inna. Musisz nauczyć się tego od nowa. Przypomnieć sobie. To przyjdzie samo, z każdym kolejnym wyjściem. To pierwsza lekcja. Teraz wróć. Pomyśl o ruchu ciała. Ruszasz palcem, dłonią. Skup się na ruchu. Na fizycznym ruchu ciała. Gdy już jesteś z powrotem, wróciłeś, więc to nie groźne, nie straszne. Kolejnym razem pójdziesz dalej. Nauczysz się więcej o ruchu, o sobie i świecie, jaki tam jest. Zapomnisz z czasem o silnym przywiązaniu do jedynej znanej ci teraz rzeczywistości. Tej twardej, materialnej, ograniczonej. Zawsze trzeba podążać metodą, która jest skuteczna, która okazała się skuteczna dla ciebie. Możesz ją rozwijać, ale bez niej w końcu przestaniesz wychodzić. Może ogarnie cię wtedy pustka, więc ćwicz i nie poddawaj się. Jesteś czymś więcej niż istota ludzka, więcej niż ciało fizyczne.